Hej, witam Was serdecznie w kolejnej części naszej serii czekoladowej. I dzisiaj przed Wami następna czekoladka z Make Up Revolution, a mianowicie Salted Caramel. I robimy tradycyjnie, czyli najpierw jest makijaż, a potem będą swatche. Zapraszam do oglądania. Thank you.
mamy skończony. Wyszedł taki dosyć intensywny. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobał. No ale teraz słoczę. Zrobię tylko takie drobne zbliżenie, żebyście lepiej widzieli tę czekoladkę. Paleta prezentuje się następująco. Jak w każdej czekoladce mamy 16 cieni. W tej 6 jest matowych, natomiast pozostałe 10 to są cienie albo z drobinkami, albo satynowe, ewentualnie po prostu takie perłowe. I tak jak na pewno zwróciliście uwagę, mamy tutaj taką mieszankę, czyli mamy odcienie ciepłe, troszkę zimnych, no generalnie przeważają ciepłe, ale jest to taka mieszanka. Robię swatche, może zacznę od tych trzech na górze. Nie wiem, czy to będzie widać, ale ten pierwszy jest perłowy, ten taki jaśniutki. No to już widać dokładnie. Ten brąz też jest perłowy, a ten to jest w zasadzie taki grafit i on jest dość specyficzny. Na przykład w pudełku, w palecie, na wierzchu widać takie delikatne drobiny. Natomiast jak się go nałoży, tak jak widzicie, na skórę, to te drobiny jakby tak zanikają. No i on jest tak delikatnie połyskliwy taki. Może teraz te dwa. Ten taki ceglasty troszeczkę i taki, powiedziałabym, ciemny brąz po prostu. Ten ceglasty, tak jak widzicie, ma takie rudawo-pomarańczowe tony. A to jest taki brunatny brąz. Teraz może ta trójka. Tych dwóch użyłam dzisiaj w makijażu, między innymi tych dwóch. Tego tutaj jasno-jasno-kawowego użyłam jako pierwszy cień na załamanie. On jest też fajny do rozcierania brązów. Kolejna trójka, czyli ta piękna matowa czerń. Ten brąz też jest matowy i tu jest takie stare złoto. Teraz może te trzy łącznie z tym tutaj długim. Ten to jest oczywiście taki cień, taki bazowy, dobry i na całą powiekę do rozcierania, taki podstawowy. Tego cielistego prawie nie widać, ale tak jak mówię, to jest taki cień bazowy, ewentualnie do rozcierania. Ja go zazwyczaj nakładam na całą powiekę. Tego tutaj też chyba za bardzo nie widać, ale uwierzcie mi, że on połyskuje tak na różowo, bardzo ładnie. Taki trochę efekt rybiego ogona, tylko że różowy. No i tutaj mamy taki delikatny kakaowy brąz. I dwa ostatnie, czyli ten i ten. Tu jest taka patyna, troszeczkę taki metaliczny kolor. Natomiast ten w pudełku ma delikatne złote drobinki. Jak się go nałoży na skórę, te drobinki też tak bardzo, bardzo delikatnie widać, ale naprawdę minimalnie. Jest ta taka jakby patyna, a tu jest ten z drobinkami. Nie wiem, czy te drobinki dojrzycie, bo one są naprawdę bardzo drobniuteńkie. I tradycyjnie jeszcze raz wszystkie swatche i cała paleta. Jak wszystkie czekoladki, ona jest świetna i do makijaży dziennych. Można nią oczywiście zrobić smoki, coś intensywniejszego, coś wieczorowego. No w sumie czego dusza zapragnie. I tak właśnie jak większość tych paletek jest tak skomponowana, że może pasować do wielu typów urody. I w dzisiejszej serii paletkowej to wszystko. I jeśli chodzi o te paletki czekoladowe z Makeup Revolution, to ta, czyli Salted Caramel, jest ostatnią. No przynajmniej z tych, które są w tej chwili dostępne. Ale seria czekoladowa jeszcze nam się nie kończy, bo przed nami czekoladki z Too Faced. W dzisiejszym filmie to wszystko. Dzięki i do zobaczenia.